Jesteśmy w pięknym wnętrzu hotelu Werther w Warszawie, gdzie odbyła się gala 21. edycji rankingu kancelarii prawniczych. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 335 kancelarii. Zapraszamy na relacje na strony rp.pl. Udział w rankingu dla naszej całej kancelarii Dentons, w szczególności dla naszych pracowników, wspaniałych prawników i talentów, jest bardzo istotny. Bardzo się cieszymy, dziękujemy redakcji, dziękujemy Kapitule za oddane głosy na nas i mamy nadzieję, że zobaczymy się również w przyszłym roku. Mogę powiedzieć, że to, co było 18 lat temu, bo mam takie porównanie, w ten ranking też bardzo pamiętałam wtedy i to, co jest teraz, to jest ocean zmiany. Wydaje mi się, że ranking się staje porównywalny do rankingów międzynarodowych, profesjonalny. Cała komunikacja ze środowiskiem, która jest bardzo trudna, bo my Państwa bardzo atakujemy, my Państwa krytykujemy, my Państwu mówimy, że coś jest nie tak i potem jestem na rankingu i czuję, że ten ranking jest coraz lepszy. I to jest naprawdę, mogę powiedzieć tylko, ogromne gratulacje dla Państwa. Myślę, że prawnicy na nią czekają i myślę, że to jest dobra rekomendacja dla klientów. Akurat my jesteśmy w branży odszkodowawczej, która jest taka niedoceniana, ale ponieważ Dziennik Rzeczpospolita jest tak renomowanym tytułem, to obecność w tym rankingu, w naszym przypadku już ponad 7, to jest wielkie wyróżnienie i dobra rekomendacja dla klientów. Tego rodzaju gale w każdym środowisku, myślę, są bardzo istotne, natomiast jeżeli chodzi o nasze konkretne, no to jest to przyjemne, mamy swoje wydarzenie, możemy pobyć w swoim gronie, spotkać się, porozmawiać. Wielu jest docenionych, w związku z tym też to jest coś, co pozwala na chwilę satysfakcji, przynajmniej takiej wewnętrznej, zawodowej. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, szczególnie chciałbym podkreślić, jest bardzo istotne. Ranking został zobiektywizowany i myślę, że coraz większe znaczenie będzie miał dla klientów, bo zbliża się do tych rankingów europejskich i amerykańskich, jeżeli chodzi o kryteria. Nagroda dla Kancelarii Raczkowskiej w dziedzinie prawa pracy w rankingu Dziennika Rzeczpospolitej to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Jest to wyraz zaufania zarówno środowiska prawniczego, jak i naszych klientów, a także ocena naszej pracy merytorycznej dla klientów. Po raz kolejny cieszymy się, że możemy być w gronie najlepszych kancelarii prawa w Polsce. Bardzo dziękujemy Dziennikowi Rzeczpospolita za przygotowanie tego rankingu. Sądzę, że dzisiejsza gala jest wspaniałym wydarzeniem, również dlatego, że jesteśmy we wspaniałym, pięknym miejscu. Ranking kancelarii prawnych ma dla mojej kancelarii bardzo duże znaczenie, ponieważ my byliśmy kojarzeni głównie z doradztwem podatkowym. Kilkanaście lat temu podjęliśmy decyzję o tym, aby doradzać, świadczyć również usługi doradztwa prawnego. I dzisiaj po kilku latach miałam przyjemność odbierać 3 wyróżnienia w imieniu moich kolegów, co pokazuje, że rzeczywiście daliśmy radę, jesteśmy w stanie świadczyć usługi doradztwa prawnego co najmniej na takim samym poziomie jak usługi doradztwa podatkowego. Zwycięstwo kancelarii Dentons w kategorii pro bono to jest dla nas ogromny zaszczyt, bo praca pro bono to jest najwspanialsza część pracy prawnika, kiedy można upominać się o prawa osób wykluczonych, tych, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną wtedy, kiedy walczymy o prawa człowieka, o ludzką godność. To jest to, co daje ogromną satysfakcję, a jeżeli jest to jeszcze dostrzegane i doceniane, to ta radość jest podwójna. Z pewnością takie wydarzenie jak dzisiejszy ranking jest dużym wydarzeniem wśród środowiska prawników. Jest to dla nas jako kancelarii ogromne wyróżnienie. Tutaj chciałbym podziękować klientom za zaufanie i powierzenie nam swoich spraw, a jednocześnie chciałbym też z całego serca podziękować zespołowi, koleżankom i kolegom, którzy wraz ze mną codziennie stają w szrankach, aby pomagać naszym klientom.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok Konopa i Wspólnicy po raz drugi bierze udział w rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. W zeszłym roku, pomimo debiutu, zajęliśmy drugie miejsce. Jest to fantastyczna formuła zebrania nowych kancelarii i nowych pomysłów, przedstawienie je szerszemu gronu i opowiedzeniu więcej o swojej pracy.